Także burzowo i deszczowo, proszę Państwa. To różnice pogodowe. A tak to wszędzie, proszę Państwa, się biją i tłuką, kombinują, udają. Czy w Anglii, czy tu w Polsce. To samo jest. Popołudnie Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Kontynuujemy rozmowę z panem sędzią Maciejem Czajką. Pan sędzia jest w krakowskim studiu Radia Tok FM. Dzień dobry. Po raz drugi. Panie sędzio, mając w pamięci to wszystko, o czym rozmawialiśmy przed informacjami, a krótko przypominając, rozmawialiśmy o problemach, tak najbardziej ogólnie mówiąc, trzeciej władzy, czyli władzy sądowniczej, nie tylko na poziomie Trybunału Konstytucyjnego, który jest takim najlepszym medialnym przykładem, ale weszliśmy, jak rozumiemy, już w kwestię niezawisłości sędziowskiej. Dobrze interpretuję pana słowa? I tak jest, pan redaktor przed przerwą zadał pytanie, jak to się ma właśnie wtedy, kiedy zwykły obywatel stanie na sali rozpraw i jaki to ma wpływ, jak się do tego też i czy się odniósł nasz kongres. Ja mogę to przedstawić bardzo obrazowo. Więc pierwsza sprawa, jasne reguły norm prawa dla każdego obywatela, który będzie sądzony. To oznacza, że sędzia A musi wiedzieć, że ma zastosować ustawę A, a nie ustawę B. I inny sędzia w drugim części Polski musi wiedzieć to samo. Kwestia wyroków Trybunału Konstytucyjnego jest tutaj bardzo istotnym elementem. Oczywiście można temu nadawać wymiar polityczny, ale tak naprawdę to jest wymiar czysto realny. My z takimi sprawami spotykamy się na sali rozpraw. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest ta kwestia niezależności, niezawisłości. Sądzimy sprawę, w której obywatel występuje przeciwko państwu. Albo obywatel występuje w sprawie, w której wiadomo, że aktualna siła polityczna, bez względu na to, czy z lewicy, czy z prawicy, ma ukształtowany pogląd jakiś na daną sprawę. I sędzia musi wydać wyrok. Oczywiście wyrok sprawiedliwy w jego przekonaniu, w jego sumieniu, bezstronny, zgodnie z przepisami konstytucji. I pojawia się to ten niepokój, którego naturalnie powinniśmy być pozbawieni. Niepokój, czy jeżeli wydam wyrok, który będzie inny niż powszechnie wiadome oczekiwania władzy, czy nie zostanę za to ukarany w jakikolwiek sposób? Dlaczego w ogóle pojawiają się takie myśli? Patrząc na całą sytuację, można powiedzieć tak. Po pierwsze, reforma sądownictwa, o której się mówi, a jednak się nie mówi. Z tym związana propozycja, gdzieś, która się pojawia, ponownego powołania sędziów, z pytaniem, pod jakim kątem ponownego powołania sędziów. W prokuraturze na szczeblu centralnym tworzy się wydziały do spraw zwalczania przestępczości w sądach. To wszystko są te kroki, które tworzą pewnego rodzaju atmosferę, która może wpływać na to, w jaki sposób sędziowie wydają wyroki, bo mimo nawet największej odwagi, to jednak jesteśmy ludźmi, normalnymi ludźmi, którzy przecież też mają swoje codzienne kłopoty. O tym też są nasze uchwały. Jest jeszcze jeden element niezawisłości, o którym chciałem powiedzieć, a który może jest rzadko w tym kontekście podawany. To jest kwestia na przykład organizacji pracy, kwestia ilości obowiązków. Ponieważ pracujemy pod presją, chcemy wydać wyrok sprawiedliwy, obiektywny, ale im większa presja, także presja czasu, tym większa prawdopodobieństwo pomyłki. Nie jesteśmy idealni, oczywiście. Nasze orzeczenia też czasami są błędne, ale musimy mieć zapewnione właściwe warunki pracy, te ustrojowe i te codzienne. I o tym też mówi nasza uchwała. Te sprawa wszystkie łączą się ze sobą pod jednym hasłem, żeby wyrok ostateczny respektował prawa i obowiązki obywatela. Panie sędzio, czy moglibyśmy spróbować odwrócić tę historię i mógłby pan mi wyjaśnić, gdzie w państwie prawa, w którym reguły równowagi władzy są przestrzegane, gdzie jest pole do rozmowy o zmianach czy o konstrukcji pozycji władzy sądowniczej, trybunałów i sądów? Zmierzam do tego, że z jednej strony może pojawiać się taki argument i on się będzie pojawiał u tych, którzy dysponują większością, że za nami stoi suweren, który dał mandat w wyborów, więc usprawiedliwia i uprawnia nas do tego, by konstrukcję trójpodziału władz, a tego tak nikt wprost nie nazywa, tylko prawa w Polsce zmieniać. Więc zastanawiam się, gdzie jest ta przestrzeń, żeby w ramach państwa
prawa państwa demokratycznego można było sądy, sądownictwo i prokuraturę dotykać, to znaczy wprowadzać w niej zmiany, bo przecież nie może być, no, sądy nie tworzą prawa, a więc gdzieś to prawo musi zostać stworzone. Więc to nie jest tak, że niczego nigdy nie wolno zrobić, tak byśmy nie popadli w żadną skrajność. Oczywiście są dwa warunki, w moim przekonaniu, co najmniej dwa, które mi przychodzą na myśl w pierwszym rzędzie i o tym też mówi nasza uchwała. Pierwszy warunek to jest oczywiście konstytucja jako najwyższe prawo. Nie kwestionujemy, tak jak jest napisane w uchwale, wyników wyborów, żadnych wyborów, bo sądy powszechne nie są od tego, żeby oceniać, czy wybory są słuszne, czy niesłuszne, a co za tym idzie, woli ustawodawcy zwykłego. Granicą jest konstytucja i to jest ta granica, której nie możemy przekroczyć. Natomiast teraz jest pytanie, w jaki sposób ma być to tworzenie, gdzie jest ta przestrzeń do stworzenia odpowiednich regulacji. Tą przestrzenią jest oczywiście parlament w rozmowie, w pewnego rodzaju przyjaznej dyskusji także z samymi sędziami, z obywatelami, tymi, którzy dali mandat władzy ustawodawczej. Ale nieprzekraczalną granicą jest właśnie przepisy konstytucyjne i możemy się poruszać tylko i wyłącznie w tej sferze. I tu wracamy do Trybunału Konstytucyjnego jakby tylnymi drzwiami. Dlatego tak istotny jest Trybunał Konstytucyjny, że to on ostatecznie w przypadku pewnego rodzaju wątpliwości mówi, przekroczyliście granicę zgodności z konstytucją albo jej nie przekroczyliście. I sędziowie nie mają tu nic do tego. Sędziowie akceptują orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, jeżeli ustawodawca jako emanacja woli suwerena zmienia ustawę zwykłą, tworząc taki czy inny ustrój wymiaru sprawiedliwości, jest to zgodne z konstytucją, to my musimy się temu podporządkować, a kto nie chce się podporządkować, musi złożyć urząd sędziego. Na ile w tej dyskusji o tym, jaka czeka przyszłość polski wymiar sprawiedliwości, na ile ważnym punktem odniesienia jest to, co może większości sejmowej dodawać odwagi, czy dodawać argumentów w tych potencjalnych zmianach, a mam na myśli tę jednak dającą się zauważyć w różnego rodzaju badaniach opinii publicznej nie najlepszą ocenę wśród obywateli wymiaru sprawiedliwości, przedłużające się procesy, często opisywane w mediach ułomności w specjalizacjach sędziowskich, sprawach gospodarczych, które gdzieś na koniec dotykają po kolei ludzi, przedsiębiorców itd., itd. Przecież to jest wyczuwalne, że to jest wiatr, który może wiać właśnie w tę stronę. Proszę przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że dotychczas przez cały okres, podejrzewam, wolnej Polski, po 1989 roku żadna władza wykonawcza nie była bardzo zainteresowana rzeczywistym poprawą sytuacji funkcjonowania. Choć wielokrotnie diagnozowała, że jest to problem. Tak, do tego jeszcze też wrócę jednym zdaniem. Wydaje mi się, że z prostej przyczyny. Politycy jednak działają, nie wszyscy podejrzewam, bo nie chciałbym uogólniać, ale w dużej mierze działają w odbiciu słupków popularności. My jesteśmy dosyć takim wdzięcznym celem, aby te słupki popularności rosły. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest tak zwana rzetelna diagnoza. Ja mam przed sobą w tej chwili raport Komisji Europejskiej dotyczącej sytuacji w Europie, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, Justice Scoreboard 2016. I tutaj te dane, które są na przykład z tego raportu Komisji Europejskiej, stoją w opozycji co do tego, jakie jest tak zwane powszechne przekonanie. Bo powszechne przekonanie kształtuje się przez to, w jaki sposób są pewne przedstawiane rzeczy. Oczywiście nie jesteśmy nieomylni, popełniamy błędy. To, co opisuje prasa, mówią dziennikarze, zdarza się naprawdę. Ale w rzeczywistości to są pewnego rodzaju, w skali całych 15 milionów spraw, to są rzadko spotykane przypadki. W związku z tym to nie jest ten rzeczywisty problem. Oczywiście on będzie zawsze politycznie wykorzystywany, bo to jest bardzo łatwe do wykorzystania i nie możemy się temu przeciwstawić jak tylko w jeden, jedyny sposób, jeżeli chodzi o sędziów. Musimy wyjść ze swojego pudełka sędziowskiego, często niezrozumiałego dla zwykłego obywatela, i zaprosić ludzi do sądu. Proszę Państwa, rozprawy w Rzeczpospolitej są jawne. Ja na sali rozpraw nie miewam publiczności, chyba że przychodzi młodzież ze szkoły. Dlaczego nie miewam? Bo ludzie wolą korzystać z pośredników, z mediów, z zasłyszanych wiadomości, z plotek, z telewizji, z wiadomości. Niech zobaczą, jak wygląda sprawowanie wymiaru sprawiedliwości naprawdę.
są ławnicy, w jakim stopniu może należałoby rozszerzyć udział ławników. Niech odpowiedzialność za wyrok ze swoim sumieniem, doświadczeniem zawodowym, życiowym wezmą także zwykli obywatele. Ja sądzę, w sądzie okręgowym w pierwszej instancji mam kontakt z ławnikami i ci ludzie wzbogacają nas. Może to jest ta droga, żeby społeczeństwo zobaczyło, że nie jesteśmy, jak powiedziała pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, grupą kolesiów, jakąś kastą ponad prawem, gdzie się robi ciemne interesy. Nie. Jeżeli oni wejdą do wymiaru sprawiedliwości w najmniejszym nawet wymiarze, chociaż takim jak w tej chwili jest, to wtedy równi prawami z sędziami przy głosowaniu zauważą i zobaczą, jak to wygląda. I być może wtedy retoryka, że sądy są... Nie retoryka, tylko retoryka, proszę państwa. To są to proste słowa. Jeżeli sędzia jest kształcony, to niech mówi poprawnie po polsku. Proszę państwa, ja tutaj się rozstałam z takim Jaśkiem, mieszka po drugiej stronie Saski. I on mieszkał w domu, gdzie zmarli jego rodzice. No ja to źle rozumiałam, że on tam miał do zapłacenia 70 tysięcy, a potem miał do zapłacenia 47 tysięcy. Proszę państwa, on mieszkał w swoim domu i oni powiedzieli, że państwu trzeba oddać 47 tysięcy i on dostanie eksmisję, zostanie wyrzucony, bo on mieszka tam bez umowy. Bez umowy, czyli że mieszka tam bezprawnie. A jak zmarła jego matka, zmarł jego ojciec, on mieszka od urodzenia w tym domu, no to ktoś tutaj miał dobrze nie po kolei w głowie, to po pierwsze, a po drugie jakiś dziad chciał pieniądze zarobić, żeby go wywalić, a jeszcze żeby ten zapłacił 47 tysięcy. No, inaczej jest u nas, bo u nas nie jest to mieszkanie jakieś tam państwowe, tylko to jest mieszkanie prywatne, to po pierwsze, po drugie. No, a że u nas troszeczkę gorzej z tym, prawda, umownością, nieumownością, no ale to jest kwestia też, tak jak mówi ławników, kwestia też świadków, bo świadkowie wiedzą, że ja tu mieszkam i czy umownie, czy nieumownie, no to dopiero się okaże potem. Ale w przypadku tego Jaśka drugiego sąd powiedział, że państwu 47 tysięcy chcieli od niego, że państwu nie należy się nic i on nic nie zapłacił. I taki szczęśliwy, aha, po pierwsze, po drugie, że może mieszkać tam w swoim domu normalnie. No to banda kolesiów, banda nie kolesiów, ale są jakieś grupy ludzi, którzy wywalali, jak do tej pory, ludzi z kamienic, zarabiali pieniądze i pełno ludzi bezdomnych w Warszawie jest. Pełno jest lumpów, pełno jest takich, siakich, strakich, owakich. Niektórzy się starali mieszkanie dzięki kościołowi jakoś tam odzyskać. To jest bardzo ciężki przypadek, bo ludzie, którzy mieszkają na ulicy, się przyzwyczajają do mieszkania na ulicy. Dla nich spanie na ławce na Marszałkowskiej to jest tak samo jak dla ciebie spanie na łóżku w domu. Z tym, że jak jest zima, to oczywiście, że wtedy jest różnica. Jest wtedy zimno. To jest te 2-3 miesiące właśnie tej różnicy. Także proszę państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby Langstrom Extra, my mówimy z grubej rury, my mówimy to, co jest. Nie dajmy się zwieść. Nie dajmy się zwieść. Słyszeliście państwo, co ksiądz Rydzyk mówił, że bardzo chytrze jakiś dziad komuszystyczny się zasklepił jak pluskwa w listrze. W listwie jakiejś, w listwie, tak, w deskach i nie chce wyjść. I będzie pięknymi słowami tu tłumaczyć, pięknymi słowami tutaj mówić. A to wiadomo, że sprawa pracy jest ciężka, praca sądu jest ciężka, bo ludzie nie chcą chodzić po sądach, ludzie nie chcą chodzić po sądach, bo to wcale nie jest takie miłe, że dzieci przychodzą, bo dzieci są ze szkół ciekawe, a potem już nie chcą przychodzić, bo to nic ciekawego, te sądy. No. Tyle. A ten Jaśko, uwolniony, proszę państwa, uwolniony jest, bo on tutaj raz 70 miał zapłacić, potem 47, ale że jak on mieszka od urodzenia i on mieszka bezumownie, no to musiał przecież udowodnić, że jest dzieckiem. No to chyba to były dowody. Ale co za
co za cham chciał go eksmitować, skoro on się urodził, on jest dzieckiem tych ludzi, co mu umarli. Matka i ojciec. I takie, proszę Państwa, cyrki, takie cyrki. No ja tu się zaczynam się bawić tymi wypowiedziami, bawić się zaczynam tym wszystkim, że świat jest taki głupi, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Już teraz w Lidlu. No i oczywiście reklama się później zaczęła. Tam jeszcze przed reklamą była inna reklama. A teraz po tej innej reklamie jest jeszcze inna reklama. I tak cały czas. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Proszę być z nami. Harmonii ducha idzie. Krótka przerwa, proszę Państwa. No, my jedziemy do Buwu. Pewnie znowu nie ma żadnych tych wernisaży, znowu nie ma żadnego tego, co się tam ewentualnie dzieje na tych wernisażach, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Informacje Tok FM. 14.41, Elżbieta Mazur, dzień dobry, zapraszam. Witold Waszczykowski i Mariusz Błaszczak będą w ministerialnej delegacji, która jeszcze dzisiaj poleci do Londynu. Ministrowie są już na lotnisku w Warszawie, razem z nimi komendant główny policji. Planowane jest spotkanie ministrów z szefem brytyjskiego MSW. Nie wiadomo na razie, czy dojdzie także do spotkania z szefem brytyjskiej dyplomacji Borisem Johnsonem. Sejmowe komentarze w sprawie nagłej podróży do Londynu zbiera reporter Tok FM. Połączymy się z nim w informacjach o 15.00. Uszczelnienie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt i większe uprawnienia powiatowych lekarzy weterynarii to najważniejsze zmiany przepisów, które mają umożliwić skuteczniejszą walkę z afrykańskim pomorem świń. Projekt przygotował resort rolnictwa, dziś zajmuje się nim rząd. We Wrocławiu promocja dla każdego, kto czyta książkę w autobusie czy tramwaju. Tak miasto uczci przypadający w najbliższy czwartek Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem. Tego dnia każdy, kto będzie czytał bez względu to, czy papierową, tradycyjną książkę, czy wersję elektroniczną, może podróżować bez biletu. A przy kontroli zamiast mandatu będą rozdawane zakładki do książek. Pełne wydanie informacji o 15.00. Pogoda. Do końca dnia będzie raczej deszczowo. Synoptycy nie przewidują już tak gwałtownych burz jak wczoraj w części Polski, ale czeka nas pochmurne popołudnie. Nocą od Wrocławia do Kraków, Rzeszów i Lublin może padać. Wszystkie książki, aby nie Biblia, widzisz? Tej nocy na termometrach. Jak się dziady upierają przy tych książkach? Wszystkie książki, aby nie Biblia, widzisz? Informacyjne. Więcej sportu w radiu Tok FM. Kamil Kapiński, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj bardzo ważna noc dla polskiego tenisa, ponieważ Agnieszka Radwańska po raz pierwszy w historii swoich występów na US Open może awansować do ćwierćfinału tego turnieju. I właśnie o nowojorskiej imprezie porozmawiam z komentatorem Polsatu Sports, panem Tomaszem Tomaszewskim. Dzień dobry, witam. Witam pana, witam Państwa. Rozpocznijmy od tego, że Agnieszka Radwańska, panie Tomku, ma fantastyczną passę. Jak dobrze policzyłem, wygrała 7 kolejnych spotkań. Tak, no właśnie, wygrała turniej w New Haven. No i teraz gra znakomicie w US Open. Można powiedzieć, skrótem idzie jak burza. Co będzie dzisiaj w nocy? Tego nikt nie wie, no to kochamy, bo to jest ta... Francuzi mówią glorious uncertitude, ta chwalebna niepewność. Idziemy na Hamleta czy na Romeo i Julię. Wiemy, jak się skończy, a tu nie wiemy. Czy wygra Agnieszka? Chyba jednak Agnieszka po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale, ale nie lekceważmy tej młodej dziewczyny z Chorwacji,
która gdyby nie kontuzja, wie pan doskonale, wygrałaby z Agnieszką w Wimbledonie. Tak, o tym będzie za chwilkę okazja porozmawiać. Wydaje mi się, że Agnieszka Radwańska miała już kilka takich szans, żeby tę czwartą rundę US Open przejść. No i choćby swego czasu jako młoda zawodniczka, kiedy wyeliminowała Marię Szarapową i w czwartej rundzie miała chyba Szacharper i wydawało się, że ten ćwierćfinał jest w zasięgu ręki, no ale wtedy nie wyszło. Tak, doskonale pamiętam ten mecz z Marią Szarapową. To był mecz przełomowy w karierze Agnieszki Radwańskiej. Tych momentów przełomowych było wiele, ale ten był szczególny, bo pokonała ikonę tenisa, gwiazdę, wspaniałą Marię Szarapową i wtedy tak naprawdę świat sportowy usłyszał o Agnieszce Radwańskiej. No i wtedy to mi się już mniej podobało. Na konferencji prasowej powiedziała, że idzie sobie kupić torebkę Louis Vuitton, no i te torebki do dzisiaj się za nią ciągną. Taka drobna słabość, bym powiedział, kobiety, która jednakowoż zapracowała, prawda, na to, żeby te torebeczki sobie kupować. Tak, tak, no właśnie, no ale potem mi wydawało się, pokonała Mount Everest, pokonała Marię Szarapową i ta dziewczyna Szacharper z Izraela, ambitna, silna, też młoda, bo ona była rok starsza od Agnieszki, no okazała się... To był o jeden most za daleko, jednak przeszkoda zbyt duża i po wielkim, porywającym meczu z Szarapową Agnieszka miała gorszy dzień. Agnieszka Radwańska, proszę Państwa, miała też gorszy dzień w Rio de Janeiro na Igrzyskach, kiedy odpadła już w początkowej fazie turnieju, ale myślę, że wszyscy zdążyliśmy o tym zapomnieć. Panie Tomku, na czym polega ta specyfika kobiecego tenisa, że kilka spotkań Agnieszka Radwańska może rozegrać fenomenalnych i kiedy my, mówiąc tak brzydko, już napalamy się na jakiś wynik, już widzimy ją w finale kolejnego turnieju, to potem przychodzi jakiś taki moment kryzysu. Wielcy tenisiści przeważnie takich kryzysów nie mają. No okej, Nowakowi Dżokowiczowi też nie udało się w Rio de Janeiro, ale jakbyśmy popatrzyli na, nie wiem, występy z ostatnich dwóch czy trzech lat Mareja, czy właśnie Dżokowicza, czy innych tych najlepszych, największych mistrzów, to oni są raczej bardziej, tacy powiedziałbym, ustabilizowani, jeżeli chodzi o formę. Panie Kamilu, no nie wiem. Kobieta pozostaje jednak dla mnie tajemnicą. Chyba to jest jedna z przyczyn, że tak kochamy kobiety. Rzeczywiście, ma pan rację, w kobiecym tenisie tych niespodzianek jest więcej. Więcej jest trzysetowych meczów. 6-0, 1-6, 7-6. Zdarzają się takie mecze, prawda? U mężczyzn się praktycznie nie zdarzają. No i rzeczywiście, Agnieszka często gra nadzwyczajnie i potem przychodzi gorszy dzień. Ona jest taka troszeczkę jednak chimeryczna. Ona ma humorzasta. Wiem doskonale, no bo znam ją od dziecka, jestem jej blisko i wiem, że czasami ona sobie coś do głowy włoży, no i tego nie można usunąć. Na przykład jak gra, że podczas deszczu ona nie może grać w tenisa. No może mogłaby grać, bo przecież mogłaby wygrać z Pironkową w Paryżu, miała wygrany mecz, no i przegrała ten mecz. A nie jest tak trochę, że Agnieszka może sobie włożyć do głowy to spotkanie, o którym pan mówił przed chwilą, czyli w Wimbledonie za nią koniuk, gdzie była blisko porażki i gdzieś to może w niej tkwić? Może to być, bo to jest taka rywalka trochę niewygodna dla Agnieszki, bo jest dużo silniejsza fizycznie, jednocześnie bardzo sprawna, jednocześnie no szalenie młoda, silna, odporna, odważna, no ma dużo cech wybitnej tenisistki, ale jest jeszcze surowa. Agnieszka... No właśnie, ta młodość jest chyba jej i atutem, jeżeli chodzi o Chorwatkę, ale też minusem, prawda? Bo to jeszcze ciężej o ustabilizowanie formy, tak sobie to wyobrażam. No właśnie, Agnieszka to tenisistka, można powiedzieć, wyrafinowana, inteligentna, błyskotliwa, finezyjna. Więc czy wygra finezja, czy wygra brutalna siła? Połączona jednocześnie ze zręcznością, bo koniuch umie grać w tenisa, pokazała to między innymi w tym meczu z Agnieszką Radwańską. No wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Szkoda, panie Kamilu, że znowu o porze bardzo trudnej dla nas, bo pewnie około trzeciej. Ja powiem szczerze, że od poniedziałku ja nie śpię. Ja praktycznie oglądam wszystkie mecze do 6 rano, śpię 2 godziny. I potem po południu robię sobie godzinę drzemkę i o dziwo funkcjonuje. Nie wiem jak to robię,
bo jeszcze nie jestem trochę starszy od pana. No US Open to jest jednak turniej wymagający poświęceń nie tylko dla zawodników, jak widać, ale dla kibiców, szczególnie jeżeli żyjemy w takiej strefie czasowej jak Polska. Jest nawet taka strona na Facebooku, nie śpię, bo oglądam tenis, chociaż wiem, że pan z Facebookiem jest trochę na bakier, panie Kamilu. Jak ta droga, jeżeli chodzi o Agnieszkę Radwańską w US Open, bo Jessica Pegula, ta Brytyjka bardzo wysoka i taka dobrze zbudowana, mająca prawie 1,90 m, Brody i na koniec Caroline Garcia z Francji, no nie były jakimiś wielkimi przeszkodami dla Agnieszki. Przypomnę państwu, że ona wygrała wszystkie te spotkania 2-0. Tak, tak, tak. No Caroline Garcia, ja się obawiałem tego meczu z Caroline Garcia. Rozmawiałem z Lechem Sidorem na Legii, bo akurat był turniej mojego ojca, Tomaszewski Cup, i on też mówi, że Garcia umie grać i może być niewygodną rywalką dla Agnieszki Radwańskiej. Wygrała zdaje się 6-2, 6-3, więc to był mecz bez historii. Tak, to jest znakomita Agnieszka w Nowym Jorku. No, powiem szczerze, marzę o tym ćwierćfinale, tam zdaje się... Pliskowa albo Venus Williams, albo czyli Venus, pewnie Venus Williams. Pewnie Venus Williams, no z Venus zdaje się ona przegrała ostatnie 3 mecze z Venus. Pamiętam, kiedy wygrywała z Venus raz w Miami, kiedy wygrała cały turniej w finale z Szarapową parę lat temu, i wygrała też w Montrealu z Venus Williams w finale wielkiego turnieju. To było ze 2 lata temu, kiedy zmarł jej dziadek, szalenie sympatyczny hokeista, Krakus, bardzo go mile wspominam. Agnieszka może zagrać w ćwierćfinale, no i w półfinale by szła wtedy na Serenę Williams. To byłoby, marzę o półfinale Agnieszki z Sereną. Powiem szczerze, że to będzie, to byłby mecz, chyba, no mecz roku dla mnie. Serena Williams, która, proszę państwa, wygrała 307 mecz w wielkim szlemie, tym samym pobiła Martinę Navratilową, no i zrównała się tym fantastycznym wynikiem z Rogerem Federerem. Tak, tak. No Serena to jest postać naprawdę jedna z najwybitniejszych w ogóle w historii tenisa. Ja wiem, że ona ma wielu przeciwników, którzy nie lubią, nawet nie chcę cytować dosyć wulgarnych o niej opinii. Ja ją cenię, ją lubię, mi się podoba jej tenis. Jest tenis, znakomita technika, siła i finezja. I jednocześnie ona jest bardzo mądrą tenisistką, Serena Williams, twardą. I umie przegrywać, panie Kamilo. No pamiętamy z Kerber w Melbourne w finale w Australian Open, jak ona pięknie przegrała, jak ona pięknie pogratulowała, chociaż była szalenie rozczarowana, Angelice Kerber. W ogóle Kerber, Woźniacka, no nasze dziewczyny, które grają... No właśnie, to jest temat, który nie miałem poruszyć, tak, że tak. Fenomenalnie sobie radzą tak naprawdę inne dziewczyny związane z Polską, bo przecież wielu postawiło na Karolinę Woźniackiej krzyżyk. Ona po tym maratonie, który przebiegła, a zresztą w czasie podobnym do mojego, więc miałem taką satysfakcję, że byłem paręnaście sekund szybszy. Tak, tak, ale szybszy nawet. Szybszy, panie Kamil, to znaczy ile konkretnie? Tam 27 miała, ja miałem 26, jakoś tak. Ale śmieszne było to, że... Znaczy śmieszne, straszne było to, że ona przestała po tych maratonach grać. Natomiast teraz, proszę państwa, patrzymy i tak. Pokonała Kuźniecową 2-0, pokonała Mikulescu 2-0, pokonała Madison Keys, czyli rozstawioną z numerem 8 dziewczynę 2-0. No tak jakby wraca stara dobra Karolina Woźniacka. Nas to cieszy, bo to jest przesympatyczna dziewczyna. No ja się szalenie cieszę, że ona będzie grała teraz Sebastowo w ćwierćfinale. No Sebastowa świetnie gra w US Open. No wydaje mi się, że Karolina Woźniacka może zajść daleko. Pamiętajmy, że ona była w finale z Sereną, przegrała w Nowym Jorku. 2 razy była w finale. Była numerem 1 na świecie. No to jest taka dziewczyna, powiedziałbym, słoneczna, solera, ona jest uśmiechnięta, pozytywna. Ja się przyjaźnię z jej ojcem Piotrem, dawnym piłkarzem. Który wrócił jakby na stanowisko jej trenera, tak, być może to był ten impuls, którego właśnie ona potrzebowała. Właśnie, bo się tam przewinęło paru tenisistów, wybitne nazwiska, jednak wróciła do taty, do korzeni, zaczyna grać dobrze w tenisa. No cieszę się, niezmiernie się cieszę, że Karolina jest w formie. Karolina jest w formie, podobnie proszę państwa jak Angelika Kerber. Ona z kolei wyeliminowała już m.in. w tym turnieju Petrę Kwitową, teraz trafia na Robertę Vinci, więc naprawdę, jeżeli Agnieszka Radwańska by awansowała, to nam się zrobi taki trochę polski US Open, jeżeli chodzi o wydanie kobiet. No właśnie, trochę tak jak francuski US Open, jeżeli chodzi o mężczyzn, bo przypomnę, 3 Francuzów, Tsonga, Monfils i Puy, który pokonał przecież Nadala w nocy, oglądałem cały mecz, to jest po raz pierwszy w historii francuskiego tenisa, kiedy 3 Francuzów gra w ćwierćfinałach Wielkiego Szlema, i po raz pierwszy w historii potęgi Francji, kiedy 2 Francuzów spotyka się w ćwierćfinale Wielkiego Szlema. A my, Polska, biedny, skromny kraj, myśmy mieli, panie Kamilu, ćwierćfinał Polski. Ja przecież pamiętam, Janowicza z Kubotem, Wimbledon, 2013 rok, wymiana koszulek.
Łzy nam się wszystkim kręciły w oczach, bo przecież to był niezwykły moment polskiego sportu w ogóle. Czy ta porażka w 1/8 finału Rafy Nadala, kolejna w ostatnich miesiącach, to już jest sygnał, że ta maszyna się zacięła, że to już nie będzie taki tenisista jak wcześniej, że jednak Murray oraz Djokovic mu uciekają, a także pewnie kilku innych zawodników powoli także? Obawiam się, że tak. Obawiam się, że tak. To jest jednak, wie pan, obserwuję go Nadala, ja go bardzo cenię. No, rywalizacja Federera z Nadalem była najpiękniejsza w ostatnich dekadach w tenisie. Jeszcze przebiła mecze Agassiego z Samprasem czy McEnroe z Lendlem. To była finezja kontra dzika siła. To było coś wspaniałego, ale Nadal się kończy. Ani razu nie był w ćwierćfinale Wielkiego Szlema w tym roku. On jakoś tak zwiądł, wie pan, nie ma tych muskułów, już zeszczuplał, łysieje lekko, starzeje nam się niestety Rafa, wspaniały Rafa. Nowak Djokovic, rozumiem, że cały czas jest faworytem numer jeden. Od początku wymieniano jego nazwisko, pokonał tak naprawdę, no nie wiem, jakiejś strasznie ciężkiej drogi, bo pokonał Jerzego Janowicza, który chyba sprawił najwięcej problemów, 3-1 w 1/64, potem gdzieś tam już nim mu skreczował, no i wygląda a na świeżego, b na takiego chętnego na sukces, szczególnie po tej olimpijskiej wpadce Nowak Djokovic. No dzisiaj będziemy mieli ciekawy mecz, panie Kamilu, Djokovic-Tsonga, ja pamiętam ich spotkanie w Paryżu na Roland Garros, 5 setów, fenomenalny mecz, to jest mecz, no bo ja powiem szczerze, że mecze, finały Djokovic-Murray mnie trochę nudzą, bo oni grają zbyt podobnie, obaj w defensywie są fenomenalni, ale takie spotkanie jak Djokovic-Tsonga, no to warto zarwać noc, bo to będzie kolejną, to może być wspaniały mecz, porywający mecz. Podsumujmy na koniec, mamy jeszcze ponad minutę, co Agnieszka Radwańska osiągnie w US Open. Rozpoczęliśmy od krakowianki, to na krakowiance zakończmy. Ja nie lubię dąć w balon, wie pan, i wydaje mi się, że ale powiem szczerze, no półfinał, marzę o półfinale US Open Agnieszki, jej powrót na drugie miejsce, no a gdyby wygrała US Open, będzie numerem jeden na świecie, jeszcze nie była numerem jeden, dwa razy była numerem dwa, no możemy sobie pomarzyć. Ale to też byłby taki chichot, prawda? Legia Warszawa grając tak naprawdę jedną z najgorszą piłką od lat, być może nawet awansowała po raz pierwszy od dwóch dekad do Ligi Mistrzów, to być może Agnieszka Radwańska, nigdy nie awansując do ćwierćfinału US Open jako jedynego turnieju wielkoszlemowego, to jakby od razu awansowała i go wygrała, to też byśmy się wszyscy łapali tutaj za głowy za kilkanaście dni, prawda? No właśnie, wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe. Stawiam wyżej w tej chwili formę sportową Agnieszki niż Legii Warszawa, chociaż też się szykuje już na mecze, no szczególnie z Realem oczywiście, bo zobaczyć Cristiano Ronaldo na Łazienkowskiej to będzie chyba wielkie wydarzenie. To prawda. Tomasz Tomaszewski był moim gościem, komentator Polsatu Sport. Dziękuję panie Tomku serdecznie. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Po 19.20 raz jeszcze nasz program. Tam będzie gościem Przemek Ludzki, wiceredaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Podyskutujemy o tym, co wczoraj piłkarze Adama Nawałki zrobili w Astanie. Kamil Gafiński, dziękuję państwu serdecznie. Do usłyszenia. Zbliża się 15 poniedziałek, piąty września. Szefowie MSZ, MSW i komendant główny policji już lecą do Londynu na rozmowy o sytuacji Polaków na wyspach. Platforma Obywatelska chce delegalizacji obozu narodowo-radykalnego. W Krakowie spór, kto lepiej zorganizuje państwowe święto. Marszałek województwa mówi, że PiS przejmuje wszystkie święta narodowe. Witold Waszczykowski i Mariusz Błaszczak są w ministerialnej delegacji, która leci właśnie do Londynu. Jeszcze wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało, że również minister sprawiedliwości został przez premier wysłany do Wielkiej Brytanii po kolejnym przypadku pobicia tam Polaków. Zbigniew Ziobro został jednak w Warszawie, za to w delegacji jest komendant główny policji. W Londynie planowane jest spotkanie z szefem brytyjskiego MSW. Nie wiadomo na razie, czy dojdzie do spotkania z szefem brytyjskiej dyplomacji Borysem Johnsonem. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek liczy, że rozmowy w Londynie przyniosą wymierne rezultaty. Ten pomysł, szczególnie w kontekście ostatnich działań, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii wobec Polaków, są niepokojące i bardzo dobrze, że przedstawiciele rządu tam jadą, aby porozmawiać o tej sytuacji, która no, nie jest dla nas dobra. Sceptycznie do inicjatywy rządu podchodzi była premier Ewa Kopacz. Według niej to czyste działanie wizerunkowe, bo takie interwencje rzadko przynoszą rezultaty. Nie trzeba tego robić, budując PR i spektakularnych zbiorowych wyjazdów. Wystarczą
rozmowy i to te rozmowy, które byłyby rozmowami o konkretach, a te konkrety można pokazać, my potrafiliśmy sobie tu u siebie poradzić z takimi sytuacjami, więc skorzystajcie z naszych dobrych rad. Nie radzą sobie tu, a próbują PR-owsko uczyć innych. Ministrowie spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych w Londynie mają być jeszcze dzisiaj i zostaną tam do jutra. Jak mówiliśmy, szczegółowy program tej wizyty nie jest jeszcze znany. PO chce delegalizacji obozu narodowo-radykalnego. Są już gotowe dwa pisma w tej sprawie. Jedno do prokuratora generalnego, drugie do prezydenta Częstochowy, bo to w tym mieście organizacja ma swoją siedzibę. Zgodnie z prawem i Zbigniew Ziobro, i Krzysztof Matyjaszczyk mogą wystąpić do sądu o rozwiązanie ONR. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Lewicka. Rozmawiałaś z politykami PO. Powiedz, jak uzasadniają swój wniosek. ONR propaguje faszyzm i nawołuje do nienawiści, mówi mi Sławomir Nitras, jeden z czworga posłów PO, którzy podpisali się pod wnioskami. Jako przykład podaje pogrzeb Inki Zagończyka, podczas którego działacze ONR-u obrażali członków KOD-u, nazywając ich śmieciami. I tu nie ma niuansów, czy to jest już wystarczająco brunatne, czy jeszcze niewystarczająco brunatne. Szerzy poglądy rasistowskie, faszystowskie i zagrażające wolności i równości obywateli, o których mówi konstytucja. Fakt, że podczas pogrzebu żołnierzy wyklętych to nie obrażający z ONR-u, ale obrażani z KOD-u musieli opuścić uroczystość oraz wsparcie dla ONR-u ze strony szefa MSW Mariusza Błaszczaka skłaniają posła Nitrasa do takiej tezy. Jest coraz większe przyzwolenie ze strony rządzących na tego typu postawy. Niewykluczone, że PO chce tym wnioskiem o delegalizację ONR-u postawić w trudnej sytuacji PiS, bo na razie, choćby w kwestii uchodźców czy budowy obrony terytorialnej, PiS ma w ONR-ze sojusznika. O stanowisko pytam rzeczniczkę partii Beatę Mazurek. Przecież mamy demokrację, to dlaczego mamy cokolwiek delegalizować? Nie bardzo rozumiem. Przypomnijmy, że już w 2012 roku po zamieszkach podczas Święta Niepodległości delegalizację ONR-u chciał SLD. Ówczesny minister sprawiedliwości z PO odpowiedział, że nie ma ku temu podstaw. Był to Jarosław Gowin, dziś wicepremier w rządzie PiS. Sejmowego studia TOK FM Karolina Lewicka, dziękuję. My przenosimy się do Krakowa, tam kłótnia o organizację świąt państwowych. Wojewoda Małopolski będzie sam organizował uroczystości z okazji 3 maja i 11 listopada. Żadnego wpływu na ich przebieg nie będą mieli ani marszałek województwa, ani prezydent Krakowa. Wojewoda zerwał porozumienie o współpracy podpisane 5 lat temu. Paulina Nawrocka. Do tej pory wojewoda, marszałek i prezydent Krakowa wspólnie organizowali patriotyczne uroczystości. Wojewoda koordynował obchody 3 maja, marszałek 11 listopada. Z tym koniec, mówi wojewoda Józef Pilch. Święto państwowe to święto państwowe. Kto organizuje? Rząd polski. A ja jestem przedstawicielem rządu w terenie, więc to ja to powinienem organizować, a nie marszałek. No. Marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa jest tym oburzony. Rozumiem, że wszystkie święta państwowe zostają w tej chwili zawłaszczane przez partię rządzącą, że samorząd zostaje wyeliminowany, że jesteśmy niemiłym partnerem, którego się nie chce w tej pracy. Teraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego nie zostaną zaproszeni do współorganizacji obchodów Święta Niepodległości, choć to oni mieli opracować scenariusz uroczystości. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM. Bezprawie nie może być reakcją na prorosyjskie media, mówi prezydent Ukrainy, komentując pożar w stacji TV Inter. Wczoraj wieczorem grupa ludzi podpaliła opony samochodowe przed siedzibą tej największej prywatnej stacji telewizyjnej na Ukrainie, oskarżanej o uprawianie prorosyjskiej polityki. Według wstępnych ustaleń w okno budynku trafiła petarda, która wywołała pożar. Niedopuszczalne jest, by finansowane przez Rosję media na Ukrainie destabilizowały sytuację, ale reakcja na ich działania też nie powinna wychodzić poza ramy prawa. Mówił dzisiaj prezydent Petro Poroszenko. Kolejne informacje TOK FM o 15.20. Pogoda. Do końca dnia będzie raczej deszczowo. Synoptycy nie przewidują już tak gwałtownych burz jak te wczorajsze, ale czeka nas pochmurne popołudnie. Nocą od Wrocławia po Kraków, Rzeszów i Lublin może jeszcze padać. Na północy pojawią się gęste mgły. Tej nocy na termometrach na ogół od 12 do 14 stopni. Jutro na południu chmury i przelotny deszcz będą się utrzymywały, a poza tym ma być już pogodnie. Z dnia na dzień też coraz cieplej. Jutro jeszcze nie więcej niż 22 stopnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Prawda nas zaboli. Dzień dobry, Polsko! Tu ryk wolnej Polski, ryk rządowych oficerów prawdy, niezłomnie stojących po stronie prawdy. Blisko prawdy, bliziutko prawdy, tak blisko, że bliżej się już nie da. I oto pierwszy z nich. Niezłomny Ryszard Makowski z
strzela do niesławnych sędziów polskich. Czytam. Nadzwyczajny kongres sędziów polskich wprawia w tęsknotę za wariantem tureckim polegającym na pozbyciu się paru tysięcy osób z systemu sprawiedliwości. Kongres sędziów polskich zatrważa. Leśne babcie i dziadki, bredzące androny, sami mianują się na elitę imprycypialną. Nie ma dziadków, nie ma babci, tu w Polsce się krótko żyje, nie ma co narzekać, nie ma co krytykować. Wszyscy tacy sami jesteśmy, nic się nie stało, trzeba oddać pieniądze, co się ukradło, co się wyżebrało, trzeba podzielić, trzeba się dzielić, do mieszkania zapraszać, uczyć się gościnności, a nie trzymać w piwnicy skarby. Obserwując obrady tego pysznego i butnego gremium, automatycznie nasuwa się pytanie, skąd bierze się ten ich patent na nieomyślność? Co więcej, co jest paliwem, które pcha ich, by niezwykle ochoczo serwować inwektywy pod adresem legalnych władz państwa polskiego? Środowisko sędziowskie to kasta, gdzie sztafeta pokoleniowa sięga lat 50. A kończy swą salwę prawdy Makowski tak. I ten niezwykle czyściutki Kongres Sędziów Polskich na zakończenie obrad odśpiewał hymn Unii Europejskiej, choć pewnie w wielu duszach grała międzynarodówka. To było chyba na pocieszenie profesorowi Rzeplińskiemu, który dramatyzował, że jesteśmy odklejani od Europy Zachodniej. Bez dogłębnej wymiany kadr wymiaru sprawiedliwości, nawet na wzór turecki. Niczego się tu nie zmieni. Radio Conchita.